dzisiaj pierwszy odcinek vlogowy. Siedzimy w Maździe. Pewnie nie jeden z was już siedział w takiej Maździe. Jest to szósteczka. 2000 który rok? 2006. 2006 rok. No i co jest w niej takiego wyjątkowego, powiedz nam? Oprócz tego, że wpiada w cholernie w fotel. No to jest porobiona już Mazda. Ona w serii ma 260 koni, na pewno 4 koła. Bardzo sensowny, o czym niektórzy nie wiedzą, bo z tyłu jest szpera i naprawdę daje radę. Tutaj jest trochę pomodyfikowana już ta Mazda. Ma aktualnie 450 koni, 610 Nm. Ile kurwa? 450 koni, 610 Nm. Bardzo fajna turbina Borgwarnera FR z jakimiś ceramicznymi łożyskami, tytanową turbiną i cudami wiankami. Szkoda, że nie czujecie tego, jak to wgnieta w ten fotel. No jedziemy w 3 osoby, ja mogę być liczony za półtorej. No i te 600 Nm robi robotę, nie? To jest dosyć szybko dostępne. Ja to specjalnie zestrajałem pod daily, żeby tego momentu było sporo, jak się jedzie na co dzień bez jakiegoś tam pałowania. No i tak to działa właśnie, nie? No Mazda jak Mazda, tutaj środka wam opisywać nie będziemy. Nie licząc tego, że mamy dodatkowo tablet włożony. Który się właśnie wyłączył. Fajnie jest to zestrajone, bo pokazuje nam dosyć dużo szczegółów. Powiedz mi, to jakieś specjalne oprogramowanie na ten tablet wgrywałeś? To jest zwykły Android z aplikacją Torq. Bardzo popularny zestaw, zwykły jakiś ODB interfejs z Bluetoothem. Jakby kogoś interesowało, to warto brać takie trochę lepsze na szybszych chipsetach, to wtedy można więcej rzeczy na sekundę zbierać. Ale, że tak powiem, żadnych tutaj cudów nie ma. Jedyne co to sam tablet, sama winda, to trzeba trochę, że tak powiem, umiejętności manualnych i tam jakieś podstaw elektroniki znać, ale to nie jest trudne, na forach jest pełno informacji, jak to zrobić. Dosyć popularny mod, bo ta nawigacja, tutaj w fabryce była nawigacja, te nawigacje wychodziły często w autach, w zwykłych szóstkach też, a mapy są nieaktualne od dawien dawna, więc ludzie się ratują tabletami i dobrze na tym wychodzą. Gdzie cię najczęściej można spotkać, gdzie urządujesz tę samochodę? Bo podejrzewam, znajdzie się nie jeden Seba z karytą, który będzie się chciał z tobą ustawić. To jest właśnie taka ciekawostka, bo tak jak mówię, auto jest w 100% daily. Ja tym jeżdżę do pracy i z pracy codziennie. I to zasadniczo tyle. Jak jest ładna pogoda, to w weekendy sobie wyjeżdżam za miasto. Jeżeli chodzi o samo paliwo, przy jeździe takiej, powiedzmy, bez oszczędzania, ale bez szaleństw, po mieście, często na zimnym silniku, około 15 na 100 wychodzi. Jak się autem ciśnie bardziej, jakieś tory, jakieś nietory, no to wiadomo, że wtedy już zeżre ile się wlezie. To już wtedy nie ma jakichś tam rozsądnych limitów. No to też nie jest auto rozsądne. Niech nikogo nie zmyli. To nie miało być rozsądne auto, to miało być auto, które sprawia ci frajdę. I widać po tym, że jak wciskasz gaz, to za każdym razem się uśmiechasz. A jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć, to rejestracja, bo no jest dziwna i pewnie większość z tych ludzi chciałaby poznać historię tej rejestracji. Bo tak naprawdę to jest właśnie takie typowe daily. Z zewnątrz to jest klasyczny sedan, tylko tam z jakimś lekkim bodykitem, z fabrycznym Mazda Speedowym, więc, że tak powiem, nikt nie wie, o co tu chodzi. A z drugiej strony auto jest zrobione, no myślę, że fajnie, bo i moc, i hamulce, i zawieszenie, wszystko tutaj jest porobione rozsądnie. No i to wyszło mi takie auto po bułki na tor, jak to się mówi, ale że jednak raczej daily, to raczej po bułki. Bo rejestracja w tym samochodzie to jest po bułki. Fajne auto, po bułki. Akurat w Poznaniu się dobre początki rejestracji można zebrać. Chociaż powiem ci, że ostatnio widziałem w Poznaniu samochód, miał rejestrację po policja. O! I akurat policja go zatrzymała i musiał się tłumaczyć. Policji nie widziałem, ale widziałem chyba Golfa po chleb. Po chleb. Tak, i też właśnie w Poznaniu. No to też ma problem. Dobra, brałeś to w serii. Jakie koszta musiałeś ponieść? Mówię to w takich widełkach cenowych, ile trzeba było w to włożyć.
Nie mówię tu o zabezpieczeniu karoserii przed rudą i tak dalej, tylko typowo silnik, moc, zawieszenie, żeby to wszystko zestroić. Tutaj to są wszystkie moje pieniądze, jakie miałem w ciągu ostatnich 3 lat, więc to trochę czyli wakacji nie było, ale jest auto, tak? To nie jest miarodajny przykład, tak bym powiedział. Bo to naprawdę jest moje hobby i moja taka droga, żeby nie zwariować. A da się to zrobić taniej. Są seryjnego MPS-a do 325 koni na przykład da się zrobić stosunkowo niskim kosztem. Bo to jest ale kwestia, o jakich takich widełkach cenowych mówimy? To jest kwestia wydechu do lotu małego programu, czyli kilka tysięcy złotych, tak powiem, około 5 koła. I można mieć 325 koni w takim aucie z takim napędem i, że tak powiem, zresztą w serii. Wiadomo, można zrobić samodzielnie. A sam goł MPS? Cenowo, bo wiadomo, że u nas w kraju je dostać to jest naprawdę. To jest właśnie problem, bo albo można dostać jakiegoś rupiecia, albo ściągniętego, albo zaniedbanego za 20 parę tysięcy aktualnie, albo zadbaną sztukę za jakieś 30-40. Aha, czyli 30-40 tysięcy. To wszystko zależy właśnie w jakim jest stanie. No to co, nic nam innego nie pozostało, bo umówiliśmy sobie z zewnątrz samochód. Mazda jak w środku wygląda, wszyscy wiemy. Nie. Tak, no środek jest standardowy, to jest... Standardowy, no nie standardowy, bo tu jest bogatsza wersja, z racji takiej, że mamy skórki. Ale to MPS-y wszystkie wychodziły w bogatej wersji. Wszystkie mamy na skórach, tak? Z tego co wiem przynajmniej, bo to są jednak polifty, dosyć krótko wychodziły, więc są podobne. Dobrze wyposażone, jak na swoje lata tym bardziej, nawet grzane fotele są, czy tego typu rzeczy. Mhm. Jak dla mnie to jest taki właśnie prosty i skuteczny środek, bardzo nie rzuca się w oczy, nie starzeje się. Dobrej jakości materiały, bo się też nie przecierają ani nie zużywają. To jest ta rzecz, która w tych Mazdach mi się zawsze podoba, że ona mimo, że to załóżmy można wziąć zwykłą Mazdę, nie MPS-a, raz, że są fajnie wyposażone, a dwa, ten środek jest w miarę, mimo że jest plastik, to ten plastik jest fajnie spasowany i on nie czyszczy i wygląda w miarę nowocześnie. Nie jest taki plastik jak z Forda czy z jakiegoś innego samochodu. Dokładnie, one właśnie się dobrze starzeją, ja to doceniam. No to co, została nam tak naprawdę przejażdżka i sprawdzenie, co to auto potrafi na prostej. A nic nie pomagają. Jedziemy? No to co, lecimy teraz przyspieszenie w naszą stronę. Yes. Aż gorąco zrobiło. No powiem ci tak na oko, gdzieś 5 sekund w tych granicach setka no, robi. Dużo zależy właśnie jak się wystartuje, jak, że tak powiem, się uda to zrobić. To nie jest auto do sprintów, ono ma za krótką skrzynię do sprintów. Ono się bardziej nadaje na autostrady. Mega sceptycznie do tego samochodu, auto dla ludu tak naprawdę, oceniałem ten samochód jako no taki wiesz, typowo daily dla rodzinki do pracy, ekonomiczna 1.8, żeby wiesz, dowoziło i czasem się dało ciężarówkę wyprzedzić, tak tutaj no, mamy zabawkę taką, że hej. No i tak to jest właśnie fajne, że jest cały zakres tych Mazd, od tanich, prostych, takich naprawdę do dobicia, bo to naprawdę są dosyć tanie auta i dobrze jeżdżące, dobrze wyposażone, jak na swoje ceny, jak na swoje lata. Co, na razie? Ale jest też taki rodzynek właśnie z napędem na 4 koła, w którym można się pobawić i naprawdę sprawdza się na co dzień. No czyli jeżeli macie luźne 40 tysięcy i chcecie włożyć w to auto pewnie z 20 jeszcze jak najlepiej. Nie, więcej niż auto jest warte. No to jeżeli macie, no dobra, 40 tysięcy ryszcie, nie mówmy. Za 40 da się znaleźć zadbaną z programem ponad 300 koni. No to można zrobić sobie zabaweczkę, zabaweczkę taką, że To jest bardzo fajna właśnie prosta wersja, dużo bardziej niezawodna, dużo prostsza w utrzymaniu. No bo nie oszukujmy się, jak się przesadza, to koszty rosną już drastycznie. A minę ludzi na światłach wyprzedzanych, uwierzcie mi, biznesmenów w nowych Porszawkach i tak dalej, których zostawiasz tak naprawdę za sobą i nawet nie w chmurze dymu czy dymku LPG, chociaż te auta też sobie lubią, są inaczej, lubią,
są podatne na instalację LPG, tak? Bo tak. Bardzo dużo tych mas, nawet więcej, tych z gazem jeździ. Przy normalnych silnikach nie ma żadnego problemu z gazem, jest tego pełno, a nawet MPS-y da się na gazie zrobić i jest nawet w Polsce chyba co najmniej jeden, który faktycznie jeździ na LPG. No i da się, jeżeli ktoś chce faktycznie daily, to nie ma żadnego problemu. Nie? No czyli tak, pstryczek do pracy 20 zł, pstryczek off do pracy 200 zł, tak? Tak naprawdę na LPG da się cały czas zrobić seryjną moc co najmniej, nawet z programem dobrym pewnie trochę ponad, więc naprawdę da się zrobić tanie, dobre daily bez większego problemu. No czyli co, mamy odcinek zrobiony, można podejść zawsze na spocie. Będziecie widzieli tą Mazdę, czym ona się wyróżnia, to na pewno niestandardową maską, ale to zobaczycie na filmie. Podejdźcie, pogadajcie się, może będzie możliwość przejechania się tutaj. Ja bardzo chętnie, ja lubię opowiadać w swoim aucie, to jest moje hobby, chętnie się podzielę. Także zapraszamy na spoty. No i co, i widzimy się na nocnych lotach i na niedzielnych spotach, także na razie, trzymajcie się, hej!